We wtorek w słupskich szkołach obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywanym Dniem Nauczyciela. Nowy budynek z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Mochnackiego czeka na lokatorów. Serwis kończymy relacją z konwencji wyborczej PO, na której przedstawiono kandydatów do Rady Miasta. Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku obchodzone jest pod obecną nazwą. Do dziś jednak o tym dniu potocznie mówimy Dzień Nauczyciela. Czym obecnie wyróżniają się obchody tego dnia w słupskich szkołach? W tej chwili jest to bardziej spontaniczne. Mamy wielu uczniów, którzy mają różne talenty. Uczestniczą w różnych grupach zewnętrznych i oni chętnie przychodzą i uczestniczą tutaj w naszych takich imprezach. Widać tą świeżość i powiew no, takiej spontaniczności troszeczkę w tym wszystkim. Czyli oni sami jakby przygotowują pewne elementy, o których wy nawet nie wiecie? Ja myślę, że nauczyciele troszeczkę coś tam spoglądają z boku. Czy to, aby nie przekracza pewne granice, bo jednak wiadomo, szkoła funkcjonuje w pewnych ramach i musimy jakieś tam wartości przekazywać, pilnować tego. To nie może być zupełnie co chcą, tak? Ale dajemy im na pewno dużą swobodę i cieszymy się, że chcą wchodzić do szkoły z tym, że pokazują te swoje talenty. Piąte LO imienia Zbigniewa Herberta po raz pierwszy Dzień Edukacji Narodowej obchodzi w nowej siedzibie w centrum Słupska. Dzisiaj właśnie tak z nauczycielami rozmawialiśmy, że zaczynamy się tutaj przyzwyczajać, zaczynamy tutaj w końcu normalnie funkcjonować, zaczynają nas dostrzegać inni, no co niektórzy mówią, że jesteśmy dla nich zagrożeniem. Ja nie mam zamiaru się z nikim tutaj ścigać ani rywalizować, my po prostu robimy swoje. Samo święto upamiętnia powołanie do życia Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tylko 12 wniosków wpłynęło do słupskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej od rodzin ubiegających się o zamianę, która uprawnia do najmu w nowym budynku socjalnym. Nowy budynek z 24 lokalami socjalnymi, który wybudowano niedawno przy ulicy Mochnackiego w Słupsku, świeci na razie pustkami. Wśród 24 lokali 20 mieszkań to lokale dwupokojowe o powierzchni użytkowej około 40 m2, a 4 mieszkania są trzypokojowe o powierzchni użytkowej około 50 m2. Jak nas poinformowała Klaudia Godlewska, rzecznik prasowy PGM, do przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej wpłynęło 12 wniosków o zamianę. Wpłynęło 12 wniosków, z czego 5 zostało rozpatrzonych pozytywnie, natomiast 7 wniosków odrzuciliśmy. Z uwagi na niespełnienie kryteriów, na przykład zbyt mała liczba osób w stosunku do powierzchni mieszkalnej, zadłużenie w stosunku do wynajmującego. O odrzuceniu wniosków decydowała zbyt mała liczba osób w stosunku do powierzchni mieszkalnej lokalu lub występowanie zaległości w stosunku do wynajmującego w okresie jednego roku poprzedzającego rozpatrzenie wniosku. Jakie będą dalsze kroki związane z pełnym zasiedleniem nowego bloku? Najemcy, których wnioski zostały odrzucone, mają prawo do odwołania i teraz jesteśmy w trakcie weryfikowania odwołań. I po tym okresie, jeśli się okaże, że ta liczba osób nie jest równa ilości lokali, które są dostępne, to wtedy będziemy wskazywać te lokale socjalne osobom, które znajdują się na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny. Tymczasem nowo wybudowany blok przy ulicy Mochnackiego w Słupsku czeka na nowych lokatorów. Marcin Dadel, Jarosław Teodorowicz, Beata Chrzanowska i Jan Lange. To jedynki na listach kandydatów na radnych, jakie wystawiła Platforma Obywatelska w Słupsku. Wśród znanych nazwisk są również byli sportowcy Tomasz Czubak i Jan Churuk, lekarze Bernadeta Lewicka i Kazimierz Czysz, jak również działacze społeczni, przedsiębiorcy czy pracownicy administracji publicznej. Swoich kandydatów prezentował podczas wtorkowej konwencji Platformy Obywatelskiej poseł Zbigniew Konwiński, kandydat na prezydenta Słupska, który wyjaśniał, co decydowało o tym, kto znalazł się na listach jego ugrupowania. Przede wszystkim osoby, które chcą coś robić dla miasta, które myślą o przyszłości miasta, chcą zmieniać przyszłość miasta, utożsamiają się z programem Platformy Obywatelskiej. To można powiedzieć był taki podstawowy klucz. Nam oczywiście zależało bardzo na tym, żeby na tych listach znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk, żeby to była lista szeroka, nie tylko taka partyjna Platformy Obywatelskiej, ale żeby na tej liście były osoby spoza Platformy, które reprezentują różne środowiska,
które się zgadzają z programem Platformy, natomiast nie zawsze chcą się taką typową działalność partyjną angażować. I to nam się udało doskonale. Myślę, że ta lista dobrze wróży na przyszłość, jeśli chodzi o wynik do Rady Miejskiej w Słupsku. Poseł Konwiński wyjaśniał dziennikarzom, dlaczego na pierwszym miejscu na liście znalazł się Jarosław Teodorowicz. My stawiamy na kompetencje w tych wyborach. Jarek Teodorowicz jest specjalistą środków europejskich. Słup ma tutaj wiele naprawdę do zrobienia w przyszłości, jeśli chodzi o środki europejskie. To jest ważny punkt naszego programu wyborczego. Mówimy o tym, że chcemy w ciągu najbliższych 8 lat pozyskać 500 mln zł środków, które będą w przyszłości służyły na rozwój miasta, szeroko rozumiany rozwój miasta Słupska, na tworzenie nowych miejsc pracy. I ktoś taki w Radzie Miasta jak Jarek Teodorowicz na pewno jest potrzebny. Ja też kiedyś byłem na pierwszym miejscu w 1998 roku, być może byłem mało znany, ktoś na mnie postawił, zdobyłem wtedy mandat radnego i gdzieś to jest ten moment, że trzeba też otwierać drzwi i dawać ludziom kompetentnym z młodego pokolenia szansę. Nie tylko mówić o tym, że jest czas na młodych, że trzeba otwierać, że trzeba stworzyć młodym szansę, ale autentycznie tą szansę stwarzać. I my tak to zrobiliśmy z naszymi listami, bo i Jarek Teodorowicz, ale też Marcin Dadel, przedstawiciele młodego też pokolenia. Kandydat na prezydenta Słupska odniósł się również do pytania o braku na jego listach obecnego przewodniczącego Rady Miasta w Słupsku, Zdzisława Sołowina. Pan Sołowin, to pewnie wiecie, nie jest to wielką tajemnicą. Pan Sołowin podjął decyzję ze względów osobistych, że nie będzie kandydował. I myślę, że jak z nim porozmawiacie, to powie o powodach. Ja nie zostałem upoważony przez niego, żeby o tym mówić. Wspiera nas cały czas, jestem w ciągłym kontakcie, pomaga nam w kampanii wyborczej, także no po prostu podjął decyzję, że nie kandyduje. No ale jak się go zapytacie, pewnie kolegę Sołowina, to wam też powie, dlaczego nie kandyduje. Podczas tegorocznych wyborów wspólnie z PO są również na listach przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. PSL od lat nie wystawiało swoje listy w Słupsku, szło w wyborach w różnych koalicjach. Ja zaproponowałem Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, że jest taka możliwość, żeby ich przedstawiciele wzmocnili naszą listę, a przez to też mieli realną szansę walki o mandat wyborczy, no bo Platforma Obywatelska jest tym ugrupowaniem, które niewątpliwie będzie uczestniczyło w podziale mandatów do Rady Miasta Słupska, więc ordynacja wyborcza jest taka, że nie jest ważne być na miejscu bardzo wysokim na liście, która nie ma absolutnie żadnych szans na mandat, tylko przede wszystkim trzeba być, żeby mieć realne szanse na mandat, być na liście, która w tym podziale mandatów będzie się liczyła. I taką listą jest niewątpliwie lista Platformy Obywatelskiej, która na pewno weźmie po kilka mandatów w każdym okręgu wyborczym. Kandydat Konwiński liczy, że w tych wyborach samorządowych do Rady Miasta wejdzie więcej niż 8 radnych, czyli tyle, ile obecnie liczy klub radnych PO w Słupskiej Radzie Miasta.